pokazać, że nie jestem mały i gruby, chociażby. Wszystko już ma dzisiaj charakter sztabowy, gruba kreska, to co było, to było, wotum zaufania jest, decyzje są. Polacy nie muszą wybierać tylko między dwoma prawicowymi, czy dwoma, czy trzema prawicowymi politykami. Mamy to już za sobą, wszystkie ręce na pokład i dzisiaj pracujemy na naszego wspólnego kandydata, Jerzego Szmajdzickiego.